Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. W tym wideo porozmawiamy sobie na temat tego, czym jest i jak działa ego. Ego, ego, ego. Ta jedna myśl, ten jeden koncept, ta jedna struktura, która zapewne niejednego wprowadza w poczucie, że coś jest z nim nie tak. No bo czymże jest to nasze ego, jak nie pewno pejoratywne skojarzenie w naszym słowniku pojęć, które utożsamia naszą osobę z konceptem, które na polu kolektywnym przyjęło tak wiele znaczeń, które często są bardzo negatywne. Przecież nie powinieneś być egoistą. Egoizm jest zły. Przejaw egoizmu to samolubność. Poza tym powinieneś pozbyć się swojego ego. Powinieneś o nim zapomnieć. Powinieneś je zabić. Powinieneś wyjść ponad nie. I tak dalej, i tak dalej. Ale czym to ego jest? Skąd się wzięło ego? I dlaczego tak dużo pracy i wysiłku wkładamy w to, aby je zrozumieć, rozbroić, zmienić, przekroczyć, usunąć? Zacznę od tego, że samo pojęcie ego wywodzi się z wcześniejszych wersji psychologii i filozofii. Nie będę tutaj przytaczał ścieżki historycznej, musicie mnie wziąć za słowo, na słowo. I określa ono naszą osobowość, nasze uosobienie, nasze ja. Gdy myślisz ego, gdy ja mówię ego, gdy gdziekolwiek usłyszysz słowo ego, pierwsze co powinno przyjść ci do głowy, to jest ja. Ja, mnie, mi, moje, dla mnie. Nawet zapewne pamiętasz ze szkoły, jak uczono cię tego, jak określać poszczególne osoby, jak określać podmiot, i uczono cię też, czym jest to ja wobec przedmiotów. I tak oto w kulturze, w strukturze naszego języka powstało ego. Kiedy pojawia się ego? Skąd się bierze ego? Ego pojawia się według psychologii w dzieciństwie. Około 18 miesiąca naszego życia nasz mózg realizuje pewien koncept, który zaczyna pojawiać się w jego strukturze i zaczyna określać, że to ciało należy do niego. Czyli mamy takie pojęcie: ja jestem, ja istnieję, to ciało jest moje i dotyczy mnie. No bo przecież jak mamy nasze ciało składające się z biliona komórek, to przecież nie może być tak, że każda z nich określa siebie jako ja i żyje samodzielnie, mając w tyłku wszystkie inne komórki. Nie, nasze ciało działa w taki sposób, że każda z komórek naszego ciała komunikuje się z inną komórką w naszym ciele i tworzą wspólną całość. Więc ego jest pewnym bytem, pewnym zjawiskiem w przyrodzie, które uznaje pewną zbiorowość jako swoją własną tożsamość. I to jest bardzo ważne, bowiem ego samo w sobie jest tylko koncepcją. Samo w sobie nie istnieje jako takie, jest pewnym zjawiskiem, które psychologowie próbują badać od tak wielu lat i nadal nie są w stanie wszystkiego zrozumieć, pojąć czy jednoznacznie określić, chociaż idzie im całkiem dobrze, albo przynajmniej tak im się wydaje, że idzie im całkiem dobrze. No ale wiecie, gdyby to było takie jasne i proste, to nie byłoby tylu sprzeczności. I to ego, jak już się wytworzy w naszym mózgu,
zaczyna przechodzić przez różne etapy. Mamy etap dzieciństwa, mamy 2, 3, 4 lata, uczymy się, jak działają nasze zachowania, jak działają nasze impulsy, uczymy się manipulować otoczeniem, wpływać na naszych rodziców. Rodzice, gdy widzą, jak się zachowujemy, zaczynają karać poszczególne nasze zachowania. Tak tworzy się poczucie winy, tak tworzy się poczucie wstydu, pojawia się poczucie samodzielności. Nasze ja zaczyna widzieć, że jak wykonuje pewne czynności, to niektóre z nich są nagradzane, inne są karane. Tworzy się takie poczucie sprawczości, że jak coś zrobię dobrze, to dostanę nagrodę, jak zrobię coś źle, no to zostanę ukarany. Tak między innymi we wczesnym okresie naszego dzieciństwa tworzy się nasz narcyzm, takie skupienie na sobie, gdy patrzymy do lustra, i nasz mózg zaczyna odróżniać nasze ciało od otoczenia, bo wcześniej żyjemy tak jakby w świadomości oceanicznej, w której nie odróżniamy siebie od otoczenia. Gdy niemowlę wychodzi na świat, to nie odróżnia siebie od otoczenia. Dopiero w procesie, gdy nasz mózg zaczyna dorastać i dojrzewać, zaczyna konceptualizować rzeczywistość, zaczyna widzieć kształty obiektów i rozumieć, że one są od siebie oddzielone, i tak samo zaczyna traktować siebie jak obiekt, który jest oddzielony od świata zewnętrznego. I to jest bardzo ważne, bo w ten sposób powstaje poczucie separacji, poczucie izolacji. Gdyby tego nie było, nikt z nas nigdy nie czułby się samotny, nikt z nas nigdy nie czułby się odrzucony. Żylibyśmy w takiej świadomości właśnie oceanicznej. Bylibyśmy zjednoczeni z rzeczywistością. I tak zresztą kiedyś było, bo sama świadomość ludzka też dojrzewała i wyrastała etapami. Kiedyś, gdybyście wrócili się tak do historii, do ich czasów prehistorycznych i spojrzeli na to, jak funkcjonowała ludzka psychika, czy zaczęlibyście studiować te wcześniejsze etapy religii, to one oscylowały na takiej świadomości plemiennej, takim związku z naturą, że to, co widzimy w nas, jest odbiciem natury. I to, jak funkcjonowały plemiona i funkcjonowały wcześniejsze religie, to one opierały się na zjawiskach przyrody. Gdy gdzieś tam był sobie piorun, to uznawali to za jakiegoś bożka. Gdy powstawał ogień, tak, to też uznawali to za jakiegoś bożka. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie chcę tego przedłużać, ale możecie wrócić do różnych źródeł. Tutaj polecam książkę Kena Wilbera. To była książka Eksplozja świadomości i on tam fajnie opisuje te etapy rozwoju świadomości, rozwoju między innymi też ego. W tej chwili spodziewam się, że większość oglądających mnie to są osoby dorosłe. Przeszliście przez wiele kryzysów w życiu. To jest bardzo ważne, gdyż na każdym etapie naszego życia ego przechodzi przez kryzys. I tych kryzysów jest kilka i one też zostały fajnie opisane w podręcznikach psychologicznych. Gdzieś na dole może dam źródło i fajny link, to sobie będziecie mogli zobaczyć w wolnej chwili. Natomiast to, co jest bardzo ważne, to jest to, że nasze ego jest bardzo mocno uwikłane w nasze życie. To znaczy coś, co jest pewnego rodzaju strukturą psychologiczną, co jest pewnego rodzaju konceptem, traktujemy jak osobną rzeczywistość. Traktujemy w ogóle jak rzeczywistość. To nasze ego, które buduje się od dzieciństwa, jest praktycznie całą poznawalną przez nas rzeczywistością. I to jest mega istotne i kluczowe, bowiem ludzie tak bardzo mocno uwikłają się w tą strukturę psychologiczną, że nie odróżniają rzeczywistości od swojego własnego ego. I generalnie tutaj moglibyśmy się zatrzymać, wytłumaczyć, dlaczego tak jest, jakie są tego plusy, jakie są tego minusy, ale zatrzymam się tutaj i poruszę tylko jedną
z najważniejszych dla mnie kwestii, którą chciałem tu poruszyć. Mianowicie, nasze ego to jest nasza historia osobista. Historia o przeszłości, ale też filozofia dotycząca przyszłości, nasze przekonania, nasze filozofie, tak? Zbiór kosmologii, to, co powiedzieli ci rodzice, co powiedziano ci w szkole, co sam uznałeś, że jest twoje własne wraz z twoimi preferencjami, twoim imieniem i nazwiskiem, kolorem skóry i tak dalej, i tak dalej. Ale oprócz tego, na dokładkę, mamy coś takiego, co nazywa się mechanizmami obronnymi. I to są pewne, mógłbym to powiedzieć, struktury naszego umysłu, które mają chronić to ego, ten wewnętrzny, subiektywny świat zbudowany z koncepcji przed światem zewnętrznym. Jest to pewnego rodzaju pośrednik pomiędzy ciałem a światem zewnętrznym. I tak na przykład, gdy twoje ego dojrzewa i dorasta, uczysz się kontroli swoich impulsów. Uczysz się, że jeżeli chce ci się siku, to nie załatwiasz się tu i teraz, tylko idziesz do toalety i sikasz. Bo gdybyś się załatwił tu i teraz, czułbyś poczucie winy albo poczucie wstydu i tak dalej, i tak dalej. Więc gdy chce ci się sikać tu i teraz, wypierasz tą myśl ze świadomości i idziesz siku dopiero wtedy, gdy możesz to zrobić. Albo gdy jesteś w sytuacji społecznej i poczujesz urazę, gniew albo złość, ale w danej sytuacji społecznej nie wolno ci się gniewać albo złościć, to będziesz te uczucia wypierał. Tak samo na przykład smutek. Jeżeli jesteś uczony w rodzinie, w szkole, przez swoje otoczenie, że smutek jest zły, również będziesz się go wypierał i tak dalej, i tak dalej. Różne cechy różni ludzie mogą wypierać, różne są mechanizmy obronne. Tego jest bardzo dużo. Ja zresztą będę poruszał tematy mechanizmów obronnych. Stworzyłem specjalną playlistę, żeby się tym zająć. Ale to, co jest najważniejsze, to jest to, że pewne mechanizmy, pewne wzorce myślenia, które utarły się w naszej kulturze, każdy z nas internalizuje i przyswaja jako swoje własne. I tak tworzy się coś takiego, co nazywamy kolektywnym ego. Czyli to jest pewnego rodzaju zbiór zasad funkcjonowania, które dominują w naszym funkcjonowaniu i są one podobne dla każdego z nas. Dlatego ja mogę tutaj śmiało mówić, czym jest i jak działa ego, i to praktycznie będzie dla każdego z nas takie samo albo bardzo podobne, w zależności od tego, w jakiej rodzinie się wychowywałeś, w jakiej kulturze, jakie miałeś traumy, jaką masz płeć, bo to też jest również bardzo ważne. To, jaką masz płeć, definiuje w znaczącym stopniu twoje ego. Inaczej funkcjonują kobiety, inaczej funkcjonują mężczyźni. Nie tylko dlatego, że biologicznie mamy inne ciała, ale też mamy społeczne uwarunkowania. I są rzeczy, których mi nie wolno robić, bo jestem mężczyzną, a są inne rzeczy, których nie wolno robić kobietom, bo po prostu nie przystoi, bo nie wolno, bo tak się nie robi. I to jest bardzo ważne. Tego też jest bardzo dużo. Kopalnia wiedzy. Ale to, co jest najważniejsze, to żebyś wyciągnął z tego filmu, że ego samo w sobie jest koncepcją, jest zbiorem pewnych funkcjonalności i w rzeczywistości jako takiej nie istnieje poza naszym obrazem bycia człowiekiem. Ktoś może stanąć z boku i powiedzieć, no jak to ego nie istnieje, przecież ja istnieję, tutaj jestem, przecież myślę, moje myśli są prawdziwe, to jak myślę wpływa na świat i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście, że tak, oczywiście, że to ma wpływ na świat, oczywiście, że myślenie kształtuje nasze zachowania, które wpływają na świat i tak dalej, i tak dalej, ale w poczuciu bycia człowiekiem, w totalnej obecności świadomości i ostatecznej rzeczywistości
jesteś po prostu wymyślony. I jako tako nie istniejesz. I to jest jedna z najtrudniejszych rzeczy do przełknięcia na drodze rozwoju osobistego. Jest to bardzo zaawansowany koncept. Tak, to też jest koncept, co jest, można powiedzieć, pewnego rodzaju sprzecznością. Ale tylko gdy poruszamy ten temat, komunikując się na poziomie ego. Ego, obok ego, stojące obok ego, tak? Gdy weźmiemy sobie dwa ega, będące na tym samym poziomie, one się będą komunikować tak, jakby istniały fizycznie. I zazwyczaj jest tak, że jedno ego jest w stanie spojrzeć tylko i wyłącznie na to, co jest zawarte w nim samym, dopóki nie otworzy oczu, tak, nie otworzy swoich granic, żeby wziąć pod uwagę to, co dotyczy drugiego. Jest to pewnego rodzaju zjawisko zwane projekcją i polega ono na tym, że każdy z nas ma dostęp do zawartości swojego mózgu, do zawartości swojego umysłu i nie jest w stanie spojrzeć ponadto. Nawet jeżeli stanie przed tobą druga osoba, drugi człowiek i będziecie rozmawiać ze sobą, to ta osoba może coś do ciebie mówić, ale ty nigdy tak naprawdę nie będziesz wiedział, o czym ta osoba mówi, bo ty nie siedzisz w jej głowie i nie dotykasz jej mózgu, tylko słyszysz jej słowa i na podstawie użytych przez kogoś słów zaczynasz tworzyć sobie interpretację, o czym mówi ta osoba, ale to jest tylko interpretacja. Czyli zawsze komunikując się na poziomie ego, dotykamy tylko interpretacji i niczego poza tym. Dlatego na przykład obserwując świat polityki, wydaje nam się absurdem to, jak politycy się komunikują ze sobą, że nie potrafią się dogadać. Gdy obserwujemy ideologię, gdy ktoś na przykład ma jedną ideologię, ktoś ma drugą. Tak? Weźmy na przykład komunizm i kapitalizm. Albo weźmy na przykład ideologię prawicową albo lewicową. Albo zobaczmy, co się dzieje na przykład w Rosji i na Ukrainie, albo w Palestynie i Izraelu. Każda tożsamość uwarunkowana w swoich własnych granicach nie jest w stanie zobaczyć nic poza nią samą. I to nazywamy uwarunkowaniem. Jest to jedno z najniebezpieczniejszych mechanizmów, jakie istnieje. Uwarunkowanie. Każdy z nas w życiu jest w jakimś stopniu uwarunkowany. Jesteśmy uwarunkowani przez kulturę, przez język, przez obyczaje. Każdy z nas jest w pewnym stopniu ograniczony w swoich percepcjach, w stopniu zrozumienia świata. Można to zobaczyć w ten sposób, że w tej chwili masz jakiś światopogląd i jakieś zrozumienie świata. A spróbuj przypomnieć sobie, jaki byłeś i o czym myślałeś 5 albo 10 lat temu. I teraz zwróć uwagę na to, że 5 czy 10 lat temu nie mogłeś wiedzieć, nie mogłeś przewidzieć tego, jaką osobą jesteś teraz. I to jest ważne, ponieważ każdy z nas jest w pewnym stopniu ograniczony. I poza to ograniczenie jest bardzo ciężko wyjść. Ale są na to sposoby i można to zrobić. Poza różnymi technikami takimi z pogranicza rozwoju osobistego, na przykład umiejętności, rozwoju umiejętności miękkich, umiejętności słuchania, rozwoju empatii, odpowiedni sposób zadawania pytań. Można też zastosować przeprogramowywanie umysłu. To są pewne techniki, które pozwalają w pewien sposób rozpuścić te granice umysłu, rozpuścić te granice ego i pozwolić na to, żeby zwiększyć porowatość mózgu, porowatość umysłu, po to, żeby więcej informacji z zewnątrz do nas trafiało. Może znacie taką koncepcję wysoka wrażliwość. Są takie osoby, które mają bardzo wysoki stopień empatii i łatwiej odczuwają stany emocjonalne innych ludzi albo
w łatwy sposób czują się przebodźcowane, bo po prostu taka, mają tyle por, nie wiem jak poprawnie to odmieniać, mają tyle powiedzmy tych takich otwartych bramek w swojej głowie, że bardzo duża ilość informacji dociera do ich mózgu. I to w pewien sposób potrafi być przytłaczające dla ich umysłów, dla ich mózgów, dla ich eg, bo nie potrafią określić swoich granic, nie potrafią zdefiniować swojego ego, bo jest ono tak podatne na wpływy zewnętrzne, że jest przez to bardzo niestabilne. Być może słyszeliście kiedyś taką koncepcję, że ktoś ma słabe albo silne ego. W kulturze silne ego oznacza pewną osobowość, która jest osadzona na jakiejś określonej puli koncepcji, które się nie zmieniają. Czyli ktoś bardzo twardo w coś wierzy i jest bardzo stabilny w swoich poglądach. Natomiast słabe ego to zazwyczaj mówimy, że ktoś na przykład nie jest asertywny, albo jest podatny na manipulacje, albo nie potrafi określać swoich granic, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To są wszystko oczywiście koncepcje, które podobnie jak wszystko, co dotyczy ego, nie mają jednolitej, konkretnej podstawy w rzeczywistości. To jest po prostu coś, co my wymyśleliśmy jako ludzie. Są po prostu koncepcje, które dotyczą nas. Pomyśl sobie, jak wygląda ludzkość z perspektywy wszechświata. Myślisz, że taki wszechświat patrzy na nas i ocenia, czy ty na przykład masz słabe, czy silne ego? To się wydaje takie absurdalne, co nie? Generalnie samo ego nie chcę powiedzieć, że jest nam potrzebne w życiu, ponieważ im dłużej medytuję, im dłużej wchodzę w duchowość, tym coraz bardziej dostrzegam to, że ego jest naszym problemem. Ego jest problemem ludzkości. To nie znaczy, że mamy wszyscy popełnić masowe samobójstwo, żeby się go pozbyć, albo na siłę zaprzeczać jego egzystencji, uważając siebie za altruistów, bo to również jest mechanizm ego, altruizm. Nie o to chodzi. Chodzi o to, że ego samo w sobie, to co my myślimy na co dzień, jak funkcjonujemy, za bardzo definiuje nasze życie. Definiuje je do takiego poziomu, że my zamiast żyć na co dzień, my myślimy, że my żyjemy. Zauważyłeś to? Próbowałeś kiedykolwiek zastanowić się nad tym, jaka jest różnica między życiem a myśleniem o życiu? To są jedne z takich głębokich myśli, jakie można sobie zadać. Takie głębsze pytania. Generalnie na temat ego trzeba byłoby przeczytać kilka książek, żeby je zrozumieć, bo jest wiele teorii. Po prostu jest bardzo dużo teorii. Każda teoria chwyta ego troszeczkę w innym stopniu. Tak? Jest na przykład psychologia freudowska, jest psychologia Adlera, jest... Tego jest tak dużo. Tego jest tak dużo, że można byłoby spokojnie poświęcić całe życie, żeby tylko studiować to jedno zagadnienie. Psychologia transpersonalna stara się pomóc nam wyjść ponad ego, przekroczyć je. To, co jest bardzo ważne, to jest zrozumieć to, że część duchowych teorii czy filozofii dotyka samej zmiany ego, ale działa na tym poziomie, że ego chce zmienić ego. I przez to to nie działa i to nie jest skuteczne. Natomiast te głębsze nauki starają się wyjść ponad to ego. Ale też bardzo ważne jest to, żeby pewnych punktów w swoim własnym rozwoju, pewnych etapów w swoim rozwoju nie przyspieszać i nie przeskakiwać. Na przykład, jeżeli masz na co dzień problemy mentalne, masz zaburzenia umysłu, masz problemy z dyscypliną, masz problemy
w relacjach z ludźmi, masz problemy finansowe, masz takie codzienne, ziemskie problemy, które dotyczą i dotykają ego, to warto jest najpierw skupić się na tych problemach i każdy z tych pojedynczych problemów zaadresować i rozwiązać i dopiero później starać się to ego przekroczyć. Bo jeżeli ty będziesz chciał przekroczyć ego, które ma masę problemów, to zostawisz po sobie ślad niedorozwiniętego ego. I to na przykład dotyczy ludzi, którzy zajmują się duchowością, wchodzą w inne stany świadomości, ale ich życie codzienne jest kompletnie nieogarnięte. To nie znaczy, że można, to nie znaczy, że trzeba tak działać. Można i rozwiązywać swoje codzienne problemy i starać się wykroczyć poza ego. I teraz warto jest zadać sobie pytanie, dlaczego to robić? I na czym polega to przekraczanie ego? Jeżeli oglądaliście moje poprzednie filmy na temat medytacji i świadomości, poruszałem w nich wartość i ważność tego, dlaczego powinno się medytować i studiować świadomość. Obserwować siebie, wchodzić w głąb siebie, medytować, kontemplować świadomość. Ponieważ samo to pozwala przede wszystkim zwiększyć poziom świadomości tego ego, czyli zaczynamy obserwować strukturę naszego umysłu, widzimy niuanse tego umysłu, tego jest bardzo dużo, tak? I jakby nie przeraź się, tego jest bardzo dużo. Więc gdy siedzisz i medytujesz i w twojej głowie pojawiają się bardzo dziwne rzeczy, które są sprzeczne, jest ich bardzo dużo, to jest właśnie ego. I to jest bardzo kompleksowe zjawisko. Więc samo to, że ty masz w głowie tego dużo, to masz tam dosłownie książkę do przeczytania. Twój umysł to jest skarbnica wiedzy na temat tego, czym jest i jak działa ego. Jeżeli poświęciłbyś najbliższe, nie wiem, pół roku, żeby codziennie medytować i kontemplować zawartość swojego umysłu, to, co mówię w tym filmie, byłoby dla ciebie zdecydowanie bardziej przejrzyste i klarowne. I generalnie ja będę do tego dążył. Charakter tych filmów to będzie głównie kontemplacja. Będę starał się tak tworzyć te materiały, żebyś jak najmniej musiał z nich zapamiętać, a jak najwięcej, żebyś mógł zaobserwować w sobie i od razu, żebyś to zaimplementował. Ja nawet teraz, gdy mówię te słowa, staram się tak nimi pokierować, żebyś nie tracił swojego czasu na przyswajanie koncepcji na pamięć, których tak naprawdę nie potrzebujesz. Ponieważ bardzo duża ilość wiedzy jest ważna, wartościowa i przydatna w życiu. Ale często jest tak, że przyswajając tą wiedzę, my budujemy to ego i ono staje się coraz większe i coraz większe i coraz większe i komplikujemy swoje życie do takiego poziomu, że przestajemy cokolwiek rozumieć, a przede wszystkim przestaje to być praktyczne na co dzień. Bardzo często zwracali się do mnie ludzie z pytaniem: hej Damian, czy ja powinienem czytać taką ilość książek i teorii? Czy to jest mi potrzebne? Czy powinienem oglądać te wszystkie filmy? Czasami mam poczucie, że jest tego za dużo, że mi się miesza w głowie. I to jest właśnie ten problem. Że jeżeli cały czas nasza uwaga jest skupiona na przyswajaniu wiedzy, a za mało czasu przeznaczamy na praktykę, obserwację siebie i medytację, to później mamy to poczucie pomieszania. Ale niech cię to nie zdemotywuje do nauki. Warto jest się uczyć, bo wiedza daje inspirację i pozwala też lepiej obserwować siebie i lepiej nazywać zjawiska, które dzieją się w naszym umyśle. Gdy medytujemy, gdy obserwujemy siebie, gdy wchodzimy w świadomość, gdy badamy to, czym jest świadomość, gdy wchodzimy w głąb siebie, w tą pustość doświadczenia, w tą obserwację, zaczyna pojawiać się taka przerwa, taka pauza, taki dystans pomiędzy tobą, prawdziwym tobą, bez ego. Mam tutaj na myśli świadomość. To miejsce, z którego pojawia się świadomość. My wskazujemy to na ciało i na razie niech tak zostanie.
kiedyś w przyszłości wytłumaczę, dlaczego można wyjść jeszcze ponad to i tak dalej, ale na razie zostańmy przy tym. Chcę, żebyś wiedział, że to jest na razie koncept. Mamy ciało i świadomość i obserwujemy zawartość umysłu. I tworzy się coraz większa pauza, przerwa. Zaczynamy obserwować, że ego czy umysł działa sobie tak jakby z boku, ale ja nim nie jestem. Ja nie utożsamiam się dłużej z zawartością swojego umysłu. Ja nie przywiązuję się do umysłu. Umysł sobie funkcjonuje, ale ja jestem tutaj. I to jest dopiero początek. To jest dopiero początek, taki zalążek rozwoju świadomości, kiedy dezidentyfikujemy się od umysłu. Jest taki mechanizm obronnego, który też nazywa się identyfikacja. Idzie w parze często z racjonalizacją, ale też introjekcją i wieloma innymi mechanizmami. I sam ten detachment, czyli ten brak przywiązania się, buduje w nas pewną mądrość. I ta mądrość nie polega na samej wiedzy, ale na dystansie do umysłu. Sam ten dystans, ten sama ta pauza, ta przerwa, ten nowy sposób widzenia, spokojnie możemy nazwać, że jest innym rodzajem inteligencji. Jest to coś, co w naszej kulturze i społeczeństwie nie jest kultywowane, nie jest w ogóle uznawane za coś ważnego. Ale tak, to jest bardzo ważne. Rozwój tego jest ogromnie ważny. Przede wszystkim, gdy zaczynamy dystansować się od ego, to ego zaczyna się uspokajać, te niedojrzałe mechanizmy obronne zaczynają się przekształcać, pojawia się coś takiego jak mechanizm utylizacji, czyli wszystkie negatywności, wszystkie traumy, sprzeczności zaczynają się same rozwiązywać. Dosłownie tak, jakbyś obserwował kłębek wełny, który ma całą masę słupów w sobie, jest poplątany i on się nagle zaczyna rozplątywać. Medytacja pozwala uelastycznić umysł. Wprowadza więcej widzenia, więcej jasności, więcej klarowności, więcej przestrzeni na twórcze działanie i innowacyjne myślenie. Dlatego tak ważne jest się na tym skupić. Bo samo zrozumienie ego i jego mechanizmów jest ważne. Samo zrozumienie mechanizmów z dzieciństwa jest ważne, traum z dzieciństwa. Przede wszystkim ważne jest zrozumienie poczucia wartości i ważności. Całe poczucie ważności i wartości pochodzi od ego. 100% twojego poczucia wartości to jest ego. To, jak mówili do ciebie rodzice, czy jesteś dobry, czy jesteś zły, jak obchodzili się z tobą przyjaciele, jak ty sam siebie oceniasz. To jest 100% ego. Współczesne nurty rozwojowe starają się wywrzeć w człowieku takie wrażenie, takie poczucie, że powinien mieć wysokie poczucie wartości. I są odpowiednie programy, książki, ćwiczenia, które pozwalają to zbudować. Istnieje pewnego rodzaju sposób myślenia czy nastawienia, który pozwala to zbudować. I uważam, że to jest bardzo ważne dla osób, które mają niskie poczucie wartości. Ale na pewnym etapie trzeba to odpuścić i wyjść troszeczkę wyżej, ponieważ poczucie wartości nigdy nie jest czymś stabilnym, zawsze jest chwiejne, zależy od wielu czynników. I nawet osoby, które z pozoru wydaje się, że mają wysokie poczucie wartości, mają w sobie tą część, która ma niskie poczucie wartości, bo inaczej nie rozwijałyby w sobie wysokiego poczucia wartości. Albo mają w sobie pewien rodzaj wątpliwości co do poczucia wartości. I na przykład afirmowanie wysokiego poczucia wartości, czy wiary w siebie, cokolwiek, będzie miało sens,
dopóki przede wszystkim będzie spójne z naszymi działaniami i będzie dawać określone efekty i będzie pozwalać nam lepiej funkcjonować w świecie, ale w pewnym momencie będzie niewystarczające. Będziesz miał moment w swoim życiu, kiedy będziesz miał dość tego, że czujesz się niewartościowy albo że w ogóle musisz o tym myśleć i zwracać na to uwagę. Dlaczego o tym mówię? Bo 99,999% ludzi ma problem z poczuciem wartości i to są główne przyczyny, dlaczego w ogóle interesują się rozwojem osobistym czy w ogóle psychologią. Każdy praktycznie robi to po to, żeby poczuć się, że jest ważny. Tego dotyczą praktycznie wszystkie zaburzenia narcystyczne. To jest to, co określamy jako egoizm i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To jest kopalnia. Kolejna kopalnia. Jest tylko bardzo dużo. A poruszam to tylko dlatego, bo jeżeli ogląda to ktoś początkujący, jest taka możliwość, że masz niskie poczucie wartości i to jest okej, tak? Ja miałem niskie poczucie wartości na przykład. I możesz mieć takie poczucie, że duchowość nie jest dla ciebie, albo będziesz używał duchowości tylko po to, żeby wzmocnić swoje poczucie wartości, ale nie pójdziesz dalej. Albo może być taki moment, gdy będziesz oglądał różne treści, bo masz niskie poczucie wartości i będziesz to robił tylko po to, żeby się dowartościować, ale nigdy tego poczucia wartości nie przerobisz w sobie i zawsze będziesz miał poczucie, że coś z tobą jest nie tak i masz ze sobą problem, dlatego będziesz ciągle sięgał po kolejną wiedzę. Będziesz ciągle oglądał kolejne filmy, ciągle kupował nowe książki, nowe programy, tylko po to, żeby się dowartościować. I będzie ci się zawsze wydawało, że coś jest z tobą nie tak i masz coś do przerobienia i będziesz musiał oglądać kolejny film i kolejny program i tak dalej. I będziesz, nie powiem błądził, bo to się też przydaje, ale będziesz robił to tak długo, dopóki nie usiądziesz sam ze sobą w medytacji, nie osiągniesz wglądu w siebie, nie rozpracujesz swojego ego i swojego samozwątpienia, które stanowi centrum twojej osobowości, nie odpuścisz przywiązania do poczucia bycia nie dość dobrym, nie wybaczysz innym ludziom traum i krzywd, jakie się tobie dopuścili, nie odpuścisz części swojej ambicji, która wynika często z lęku, że jesteś nie dość dobry albo że zostajesz w tyle w swoim życiu i dopóki tego nie zrobisz, nie ruszysz dalej. Myślę, że tutaj skończę swoją wypowiedź. Będzie to troszeczkę dłuższy film, ale chciałbym, żebyście wiedzieli, że ja tylko dotykam wierzchołka góry lodowej. Tego jest bardzo dużo. I ta wiedza jest ogromna i ja też nie jestem alfą i omegą, żeby tutaj mówić wam wszystko o wszystkim, bo nie wiem wszystkiego. Natomiast to, co tutaj poruszyłem, uważam za fundament wiedzy o ego. Fundament, który można jeszcze rozwijać i fundament, który bardzo mocno rozwijam w swojej książce. Pierwsze praktycznie kilka rozdziałów w mojej książce jest o ego. Wszystko, co moim zdaniem powinieneś wiedzieć. Przede wszystkim chcę, żeby to była inspiracja do tego, abyście obserwowali siebie, obserwowali swój umysł. Chcę, żebyście mieli tą pewność siebie, 100% pewność siebie, że praktycznie wszystko, co musicie wiedzieć o ego, wy już to macie i to jest wasz mózg, wasz umysł. To jest to zwierzątko w twojej głowie, ten głos, te myśli, te przekonania, te koncepcje. Masz dostęp praktycznie do wszystkiego, co powinieneś wiedzieć o ego. I to jest twój własny umysł. Tam są twoje
przekonania, tam są wszystkie rzeczy, które powiedzieli ci twoi rodzice, co wyciągnąłeś ze szkoły, co słyszysz na co dzień. To jest wszystko ego. I masz tutaj wystarczająco duży materiał do przepracowania. Jesteś wystarczająco dobry i kompetentny. Wiesz już wystarczająco dużo, żeby móc siedzieć ze sobą i pracować nad sobą w ciszy, w medytacji, w kontemplacji. Uwierz mi. A jeżeli będziesz potrzebował porady specjalisty, większej ilości wiedzy, jeżeli będziesz chciał pójść na terapię, sięgnąć po kolejną książkę, śmiało rób to. Jeżeli potrzebujesz inspiracji, wskazówki, pracy nad sobą, jeżeli czujesz, że chcesz osiągnąć coś więcej w duchowości, ale potrzebujesz pracy jeszcze na poziomie umysłu, chcesz wzmocnić ego, chcesz zmienić swoje nawyki, chcesz więcej osiągnąć w życiu, zrób to. Nie skupiaj się tylko na jednej rzeczy, jeżeli czujesz, że masz więcej pracy do wykonania. Przede wszystkim ustal sobie priorytety, ustal to, co jest dla ciebie ważne i śmiało działaj. Przede wszystkim polecam medytację cały czas mimo wszystko, nawet jeżeli czujesz, że chcesz pracować nad rzeczami materialnymi, warto jest medytować, żeby cały czas pogłębiać ten wgląd w siebie i dawać sobie jak najwięcej przestrzeni na nowe, innowacyjne myślenie. Abyś cały czas pracował nad elastycznością swojego umysłu. Nawet jeżeli nie interesuje cię oświecenie, nawet jeżeli masz okropny problem na przykład w osiąganiu innych stanów świadomości, nawet jeżeli nie chcesz się interesować mistyką oświecenia, medytacja i badanie natury umysłu to jest coś, co możesz robić i to ci nie zaszkodzi. I to jest za darmo, i to jest w tobie. Amen. Ja mam na imię Damian, dzięki wam serdecznie za obejrzenie tego materiału. I co? Widzimy się w kolejnym nagraniu. Na pewno będę jeszcze poruszał kwestię ego. Postaram się za jakiś czas wrócić do serii o mechanizmach obronnych. Chociaż nie wiem, czy to jest aż tak bardzo ważne. Jakby ja też mechanizmy obronne poruszam w swojej książce i ta wiedza intelektualna się przydaje. Ale są pewne rzeczy, które moim zdaniem są ważniejsze. Ale do tego jeszcze wrócimy. Dzięki serdeczne i do usłyszenia.